Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. Wczoraj, 12 marca 2024 roku, dokładnie w 25. rocznicę przystąpienia Polski do Sojuszu Północnoatlantyckiego, premier Donald Tusk i prezydent Andrzej Duda spotkali się w Białym Domu z prezydentem Joe Bidenem i z amerykańską delegacją, w skład której wchodził m.in. Antony Blinken, sekretarz stanu, czy Lloyd Austin, sekretarz obrony. Choćby dzień wcześniej było głośno o wypowiedzi Andrzeja Dudy, która ukazała się na łamach Washington Post, o potrzebie zwiększenia wydatków państw natowskich na obronność do 3%. Taki apel, który prezydent Andrzej Duda właśnie wystosował. Natomiast też warto zauważyć, że ten apel spotkał się z dość chłodnym przyjęciem także w Stanach Zjednoczonych. Tutaj te czynniki oficjalne ustosunkowały się do tego w taki sposób, że no, stwierdziły, że najpierw trzeba wyegzekwować wydatki na poziomie 2%, a co dopiero mówić o 3% PKB. Widać, że to było takie, można powiedzieć, bardzo mocne wyjście przed szereg. Tak jakby tutaj prezydent Andrzej Duda chciał sobie zaskarbić względy, no, pytanie kogo? Bardziej republikanów, bardziej Donalda Trumpa, który przecież tak bardzo i tak pryncypialnie podchodzi do tematu wydatków na obronność w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego. No, pamiętamy jego wypowiedzi o tym, że USA przestaną bronić te państwa, które nie będą wydawały minimum 2% PKB. Więc tutaj to jest takie wchodzenie w buty troszeczkę prymusa w NATO, który chce za wszelką cenę przypodobać się przyszłemu nowemu lokatorowi Białego Domu. Natomiast wokół tej wizyty wspólnej prezydenta i premiera narosło oczywiście mnóstwo narracji, mnóstwo ocen. Media w Polsce i media zagraniczne zaczęły się rozpisywać, jaka to zgodność panuje w polskiej polityce zagranicznej i tak dalej. No rzeczywiście, patrząc na to, jak głęboko polityka zagraniczna Rzeczypospolitej Polskiej jest podporządkowana amerykańskiej racji stanu, no to rzeczywiście tutaj występuje niewątpliwa zgodność. No i ta wizyta została odtrąbiona przez media głównego nurtu jako jakiś wielki sukces, jakby rzeczywiście miała przynieść cokolwiek dobrego dla Polski, a tu okazało się, że prezydent i premier wrócili z pożyczką, wrócili z kredytem. No, jeżeli zaciągnięcie pożyczki można uznać za sukces, no to rzeczywiście żyjemy w ciekawych czasach. Została zaciągnięta pożyczka na zbrojenia, a konkretnie na śmigłowce. Tutaj warto powiedzieć, że Jake Sullivan, doradca prezydenta Joe Bidena do spraw bezpieczeństwa narodowego, powiedział na konferencji, iż administracja Bidena przyzna Polsce pożyczkę w wysokości 2 miliardów dolarów. No, pytanie, czy ta pożyczka jest oprocentowana, czy nie oprocentowana, to już jest jakby osobna kwestia, ale sam fakt, że Polska będzie musiała wydatkować kolejne miliardy na zbrojenia, które w żaden sposób w dzisiejszej sytuacji geopolitycznej nie zwiększają polskiego bezpieczeństwa. No bo trzeba jasno powiedzieć, czy Polska będzie miała dodatkowych 96 śmigłowców uderzeniowych AH-64 Apache, bo tego dotyczy właśnie ta pożyczka, czy będzie ich miała 200, czy będzie ich miała 300, to nie zmieni sytuacji geostrategicznej, ponieważ bezpieczeństwo państwa polskiego zależy od tego, czy nastanie jak najszybciej pokój na Ukrainie i czy nastąpi normalizacja relacji z Rosją i Białorusią, a nie od tego, czy Polska będzie miała 300 tysięcy żołnierzy, 96 śmigłowców Apache, czy 180 śmigłowców Apache. To nie ma większego znaczenia. Warto też wspomnieć o tym, że wczoraj, 12 marca, Departament Stanu Stanów Zjednoczonych wydał zgodę na potencjalną sprzedaż Polsce blisko 1800 lotniczych pocisków rakietowych trzech rodzajów. To dla sił powietrznych. Ta maksymalna wartość zamówienia ma opiewać na około 3 miliardy 700 milionów złotych, czyli blisko 14,5 miliarda złotych, a zatem kolejne zbrojenia, kolejne wydatki, kolejne pożyczki, kolejne kredyty, kolejne zadłużanie się państwa polskiego w imię amerykańskiej racji stanu. No bo patrząc na to, co tak naprawdę, czego to dotyczyło, odsączając
narrację wokół tej wizyty, z tych wszystkich peanów na rzecz tego, że Polska nie, na rzecz tego, jak dobrze, że Polska jest w NATO, że to jest rzekoma gwarancja bezpieczeństwa i tak dalej, no to tak naprawdę z tej wizyty zostaje jedno. Zostaje pożyczka. Pożyczka, którą należy spłacić i która w żaden sposób w moim głębokim przekonaniu nie zwiększa polskiego bezpieczeństwa. Mówiłem już krótko i na temat w poprzednim odcinku podcastu geopolitycznego, czym jest 25 lat członkostwa Polski w NATO. Nie będę tutaj tego powtarzał, jest to, krótko mówiąc, katastrofa. Katastrofa na bardzo wielu polach. Streszczając to do jednego zdania, jest to maksymalne podporządkowanie polskiej racji stanu interesom Stanów Zjednoczonych, interesom mocarstw anglosaskich. Do tego można sprowadzić 25 lat członkostwa Polski w NATO, bo przecież nie zwiększyło to bezpieczeństwa. Wiemy doskonale, że rozszerzanie NATO na wschód spowodowało eskalację napięcia w regionie. Zresztą sami Amerykanie to przyznali, wspomniany przeze mnie w poprzednim odcinku podcastu geopolitycznego artykuł New York Timesa z 25 lutego bieżącego roku, mówiący o tym, że Amerykanie i Brytyjczycy, wywiady CIA i MI6 rozmieściły 12 baz, wybudowały, stworzyły 12 baz wywiadowczych na terytorium Ukrainy, no już daje do myślenia. Co by było, gdyby Rosjanie i Chińczycy zbudowali podobne bazy w Kanadzie czy w Meksyku? Jak zareagowałyby Stany Zjednoczone? Także tutaj absolutnie nie może być mowy o tym, że członkostwo Polski w NATO daje jakieś gwarancje bezpieczeństwa, czy że zapewniło Polsce bezpieczeństwo, bo tak nie jest. To członkostwo w NATO wręcz odwrotnie uśpiło czujność. Decydenci w Warszawie przestali zwracać uwagę na rosnący szowinizm w środowiskach politycznych na Ukrainie, na odradzanie się banderyzmu, na kult UPA, OUN, Bandery, Szuchewycza, innych zbrodniarzy, innych ludobójców. To spowodowało także uśpienie czujności, jeśli chodzi o obronę cywilną, o ochronę ludności cywilnej, jeżeli chodzi o klęski żywiołowe, awarie techniczne i tak dalej, i tak dalej. Wiemy, że ten system obrony cywilnej nie istnieje. Także tutaj nie widać absolutnie tego, aby prezydent, premier zabiegali o wsparcie chociażby technologiczne dla obrony cywilnej, dla systemu zarządzania kryzysowego, ale widać kolejne bezsensowne zakupy, które w żaden sposób realnie nie zwiększają bezpieczeństwa, bo to bezpieczeństwo narodowe nas wszystkich zależy tak naprawdę od mądrej, racjonalnej polityki zagranicznej. Natomiast też warto zwrócić uwagę, że premier Donald Tusk zapowiedział zrewitalizowanie Trójkąta Weimarskiego, tak to określił. W piątek, czyli pojutrze, 15 marca, ma odbyć się szczyt Trójkąta Weimarskiego. I tam no właśnie delegacja polska ma złożyć relacje z tego, co się wydarzyło w Białym Domu, przekazać to, co się udało wynegocjować. No jak wiemy, oficjalnie wiele się nie udało wynegocjować, natomiast nie wiemy o pewnych, jeżeli takie nastąpiły, nieoficjalnych uzgodnieniach. Faktem jest, że ten impas, jeśli chodzi o przekazanie kolejnej transzy wielkiej pomocy dla Ukrainy, wielkiej pomocy finansowej ze strony Stanów Zjednoczonych, ten impas w Kongresie cały czas trwa i to ta wizyta Tuska i Dudy w żaden sposób tego nie zmieniła, no bo nie ma takiego przełożenia absolutnie. Natomiast widać, że narasta ta retoryka prowojenna. Zresztą ta wypowiedź chociażby Donalda Tuska o tym, że retoryka premiera Viktora Orbana, premiera Węgier, jest, cytuję, jawnie proputinowskim przekazem, no jasno pokazuje, z jakim przesłaniem wrócili decydenci do Warszawy. Natomiast też trzeba jasno powiedzieć, że przed tą właśnie delegacją polską, która zjawiła się w Białym Domu, Polonia amerykańska wystosowała ważny list, ważny apel zaadresowany nie tylko do prezydenta i premiera, ale także do marszałków Sejmu i Senatu, czyli Szymona Hołowni i Małgorzaty Kidawy-Błońskiej oraz do szefa dyplomacji Radosława Sikorskiego. I tutaj między innymi Kongres Polonii Amerykańskiej w Kalifornii Południowej, w New Jersey, przedstawiciele Związku Narodowego Polskiego w stanie Nowy Jork czy kierownictwo Polsko-Amerykańskiej Inicjatywy Strategicznej podpisało ten list, bardzo dobry zresztą, w mojej ocenie głęboko
zrozumieli ci przedstawiciele Polonii, którzy podpisali się pod tym listem, procesy geopolityczne i geostrategiczne, które dzieją się na naszych oczach. I to, że przestrzegają w tym liście przed zachowaniami eskalacyjnymi i możliwością wciągnięcia Polski do wojny, świadczy o głębokim zrozumieniu geopolityki i geostrategii, a nie powielaniu amerykańskiej propagandy, czy tej propagandy rządowej, która w Polsce jest no, od długiego czasu. Natomiast no, zaniepokojenie na pewno można mieć, jeśli chodzi, czuć się zaniepokojonym reakcją ambasadora Polski w Stanach Zjednoczonych, pana Marka Magier, który no, wystosował specjalne oświadczenie, w którym wyraził swoje obawy dotyczące treści i tonu tych wypowiedzi, które nazwał jako że odzwierciedlające retorykę Kremla. No, czyli zdaniem ambasadora Magierowskiego retoryka propokojowa jest odzwierciedleniem retoryki Kremla, a parcie do wojny, do wepchnięcia Polski do wojny jest dobre. Tak? No to jest już moim zdaniem kompletny absurd. Ja rozumiem, że pan ambasador Magierowski chce utrzymać swoją posadę, być może liczy na dalszą karierę w MSZ-cie, stąd takie zrozumienie mądrości etapu, które nie ma nic wspólnego z polską racją stanu ani z polskim interesem narodowym. Doskonale wiemy, że jedynym sposobem na zapewnienie pokoju dla Polski, dla Europy, dla naszego regionu, dla całego obszaru Eurazji, czy tego, co anglosasi nazwaliby wspólnotą transatlantycką, jest tak naprawdę porozumienie się z Rosją, jest normalizacja relacji z Rosją, jak najszybsze zakończenie wojny na Ukrainie. Jak najszybsze, a nie dolewanie oliwy do ognia, nie przekazywanie kolejnych miliardów na zbrojenia, na pomoc finansową dla rządów w Kijowie. Dlatego tutaj widać, że część Polonii amerykańskiej doskonale rozumie te tendencje, natomiast widać, że tutaj reakcja chociażby ambasadora Polski w Stanach Zjednoczonych jest moim zdaniem skandaliczna. Reasumując, wizytę premiera i prezydenta skończyła się ona nowym zadłużeniem państwa polskiego, nowymi wydatkami na zbrojenia, rosnącą retoryką prowojenną i tym mocniej, tym bardziej trzeba dzisiaj mówić: to nie nasza wojna, nie idziemy na żadną wojnę i z tego miejsca serdecznie państwa zapraszam już 1 maja 2024 roku, to jest dzień wolny od pracy, mimo że to jest środa, do Warszawy na centralny marsz pokoju, który pokaże nasz zdecydowany sprzeciw wobec wpychania Polski do wojny. Marsz organizuje Głos Silnej Polski, nowa koalicja do Parlamentu Europejskiego, koalicja, która nie boi się mówić właśnie stop wojnie, to nie nasza wojna, która nie boi się mówić czas rozważyć polexit, która nie boi się zaoponować przeciwko tym wszystkim zmianom, które chcą forsować zieloni Khmerzy w Unii Europejskiej, ograniczając nasze wolności, ograniczając nasze swobody, swobodę poruszania się, swobodę płatności w gotówce i tak dalej, i tak dalej. To jest nasza niezgoda na to, co się dzieje. Będziemy maszerowali w 20. rocznicę wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Będziemy głośno sprzeciwiali się federalizacji Unii Europejskiej. Będziemy bardzo głośno sprzeciwiali się wpychaniu Polski w nie naszą wojnę. W interesie państwa polskiego nie jest udział w żadnej wojnie i czas to powiedzieć bardzo głośno. Serdecznie państwa zapraszam 1 maja bieżącego roku w środę do Warszawy na Marsz Pokoju. Szanowni Państwo, zapraszam Państwa serdecznie do odwiedzenia Księgarni Geopolitycznej, gdzie w sprzedaży jest m.in. moja książka pod tytułem Polska myśl geopolityczna w latach 1989-2009. Książka pokazuje genezę takich koncepcji chociażby jak Międzymorze czy Trójmorze, pokazuje kształtowanie się tej współczesnej polskiej myśli geopolitycznej III Rzeczypospolitej. To także zakupy w księgarni to oczywiście także wsparcie dla podcastu geopolitycznego.
Zapraszam Państwa serdecznie na geopolityka.info.